No, proszę Państwa, wszyscy oglądają mecz Chorwacja z Marokiem, 1-1. Tutaj na tą chwilę ja pytałem się, proszę Państwa, orakela i powiedział, że wygra jednak Chorwacja. Ciekawe, czy tak się stanie. Na razie spacerujemy dalej tutaj po Urgadzie, gdzie to... Widzimy, proszę Państwa, również tutaj o ta moda odpowiednia dla kobiet na święta też zawitała. Muszę powiedzieć, że całkiem nie najgorsze te modele tutaj w państwie arabskim. Jesteśmy tak troszkę poza tym centrum turystycznym. Tutaj ktoś mnie przyprowadził. Tutaj mieszkają w zasadzie tubylcy i jest sklep z różnymi takimi świątecznymi sprawami. Pomimo, że to muzułmańskie państwo, jak widzimy, można tutaj spokojnie wszelkiego rodzaju akcesoria związane z Bożym Narodzeniem zakupić. No i nawet jest tutaj dość przyjemnie, proszę Państwa. To jest mój tutaj przewodnik. Wszystko jest. Zaglądamy, proszę Państwa, do piekarni tutaj typowej egipskiej w Hurgadzie. Co oni tu mają za pyszności? No, ciasteczek różnych od ciorta. Całe piramidy, proszę Państwa, ciasteczek różnego rodzaju. Różnego rodzaju chleby, różnego rodzaju, proszę Państwa, wyroby, kolory. Ciekawe. Także wygląda to bardzo profesjonalnie, bardzo estetycznie. Nie ma co narzekać. Torty. Także wygląda to bardzo dobrze. Wychodzimy. No, to jest, proszę Państwa, Hurgada wieczorem. I tutaj mieszkają ludzie. Tutaj mieszkają tubylcy, dzieci. Widzimy pełno. Mamusie. Ale przez to, że jest tutaj dużo turystów, wszystko jakoś to... No, jakoś to wygląda w miarę normalnie, tak to trzeba nazwać.